Jedną z większych inwestycji turystyczno-sportowych ostatnich lat w powiecie gdańskim była budowa Centrum Rekreacji w Juszkowie, zrealizowana w pięknym krajobrazie nad brzegiem rzeki Raduni. Dzięki współfinansowaniu w ramach projektu unijnego utworzono kompleks sportowy z przystanią kajakową oraz magazynem sprzętu wodnego, w którym można wypożyczyć kajaki i rowery wodne. Dodatkowo nad brzegiem rozlewiska rzeki w odległości 200 metrów od elektrowni wodnej zbudowano pomost do cumowania sprzętu dla amatorów sportów wodnych. Na terenie centrum rekreacji można także korzystać z trasy pieszo-rowerowej, boiska do koszykówki i swoistej ścieżki zdrowia, wzdłuż której zainstalowane są rozmaite urządzenia rekreacyjne służące do wzmacniania mięśni i ogólnej kondycji fizycznej. Tekst pochodzi ze strony internetowej pomorskie .eu.